Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Moi drodzy, dzisiejszy materiał będzie z Blacka i mimo, że bitwa, z której można było być zadowolonym, to jednak jest pewien niedosyt. Ja już na początku powiem, że będzie dużo fragów, ale niestety będzie przegrana. Wydaje mi się, że popełniłem po prostu błąd w pewnym momencie bitwy, ale to może później na temat tego błędu wam powiem. Bitewka w dywizjonie z kolegą Nestorem. Założenie było takie, żeby przejąć kapa Bravo, żeby ktoś postrzelał do niszczyciela, którego uda mi się wyspotować, o ile mi się uda wyspotować. No i druga sprawa jest taka, że trzeba było oczywiście wziąć jakby poprawkę na to, że będzie trzeba skorzystać ewentualnie z dymu, być może z radaru, tak aby ten niszczyciel był wykryty. Tutaj strzeliłem z pepanców, ponieważ miałem pepance załadowane najprawdopodobniej z poprzedniej bitwy. No, francuski niszczyciel amerykańskimi działami nie jest jakoś super, nie trafia się ich super łatwo, ponieważ one są dość szybkie. Niemniej jednak tutaj jakieś tam salwy siadały. Trzeba było się pilnować, aby przeciwnik mnie tu nie rozstrzelał gdzieś tam z okolicy kapa Charlie i po przejęciu tego kapa Bravo, tak aby nie zostać jakby zresetowanym, trzeba było się udać w kierunku kapa Charlie. Pewnie się zastanawiacie, ja w sumie też się zastanawiam, kiedy Black będzie dostępny za węgiel i ile może kosztować. Ci, którzy grają dłużej w World of Warships, wiedzą, że ten okręt był dostępny swego czasu za stal, podobnie jak Flint. Cena za Flinta, jeżeli chodzi o wycenę jakby powiedzmy w węglu, jest bardzo wysoka i należy się spodziewać, że przy Blacku, ponieważ jest to dziewiątka i to jest naprawdę dobra dziewiątka, należy się spodziewać, że przy Blacku ona będzie horrendalnie wysoka. Ten okręt dość dobrze zarabia, tak jak większość dziewiątek, no i ma swoje atuty. Oczywiście niektórzy jego torpedy nazywają minami wodnymi, ponieważ te torpedy rozwijają raptem 43 węzły, ale powiem wam, że te torpedy mają swój urok. Dzięki temu, że są wolne, często nabierają się na nie wrogie pancerniki, ponieważ pancernik się spodziewa, że torpedy od niszczyciela już dawno powinny dopłynąć, a ich nadal nie widać. Wówczas wykonują jakieś manewry, które powodują, że w te torpedy wpływają. Całkiem niezła alfa jest na tych torpedach i oczywiście zasięg tychże torped jest również bardzo spoko. Sam okręt oczywiście ma typowy amerykański dym, który trwa 2 minuty i do tego radar. Czas tego radaru ze wszystkimi ulepszeniami można wydłużyć aż do 20, prawie 30 sekund, 29 bodajże przecinek 8 sekundy, więc wierzcie mi, w takim czasie można naprawdę całkiem nieźle sfarmić wrogi niszczyciel, którego złapiecie na tym radarku. No i w momencie, gdy postawicie sobie dymek, no to oczywiście będziecie strzelali bezkarnie, bo najzwyczajniej w świecie będziecie niewidoczni. Tu niestety się ten York zatrzymał. Te drugie torpedy mogłem rzucić znacznie lepiej. Mogłem rzucić centralnie na niego w takim kierunku, jakby gdzieś tam miał cofać. Zawsze byłaby szansa, że jedna z tych torped gdzieś tam go trafi. Jak widzicie, to co mówiłem, te torpedy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wolne. Ale zobaczycie, że nawet w tej bitwie uda się gdzieś jakieś torpedy wsadzić. No i teraz pojawił się Harekaze, który stawia zasłonę dymną. Ja nie pamiętam, czy on użył hydro, czy nie użył tego hydro. W każdym razie pozostał w dymie, więc ja swojego dymu jakby na razie nie rzucałem. Teraz zacząłem być widoczny i zacząłem się zastanawiać, czy tego dymu nie postawić, ale stwierdziłem, że jestem troszeczkę za blisko tego przeciwnika. On w razie czego byłby w stanie mnie złapać na hydro, więc jeszcze z tym dymem się wstrzymywałem. Udało się ten okręt zatopić, no i zostało jakby jeszcze do rozstrzelania ewentualnie Z31. To Z31, jak widzicie, na chwilę się tutaj
pojawiło. Skorzystałem z dobrodziejstwa zasłony dymnej, no i okazuje się, że Z31 zaczęło mnie jakby tutaj w moim kierunku zmierzać. Dla mnie to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, niestety kapitan tego okrętu postanowił się z jakiegoś powodu wycofać. Prawdopodobnie stwierdził, że może nie dać rady w takim pojedynku 1 na 1, tym bardziej, że zobaczcie, gdyby wypłynął zza tej wyspy, no to byłby prawdopodobnie wyspotowany przez George'ie. No i kolega z George również mógłby go uszczupić. Niestety w tym momencie, w tej części jakby bitwy, okazało się, że prawdopodobnie będzie to, moi drodzy, bitwa przegrana, bo już nam się tutaj kapitał w postaci okrętów roztrwonił, że się tak wyrażę. W związku z tym, no niestety, trzeba było tutaj zacząć próbować przedsięwziąć jakieś środki, żeby ta bitwa potrwała jak najdłużej i żeby coś w tej bitwie zrobić, żeby chociaż trochę spróbować przybliżyć się do sukcesu, być może przejąć kapa. Tu jeszcze kapitan Zetki miał obok siebie Shiratsuyu, no tu chyba uda się zrobić na nim kolejnego fraga, tam był wywołany jeszcze pożar, no i teraz Dergrosse mnie widzi, w związku z tym prawdopodobnie za chwilę będę rozciągał zasłonę dymną, tak aby po prostu zniknąć, będę chciał ją na 1/4 prędkości troszeczkę rozciągnąć i troszeczkę ten okręt pofarmić, pod warunkiem, że będzie widoczny. Niestety Shiratsuyu już nam spota żadnego nie da, należało się spodziewać, że być może jeszcze Baltimore za chwilę użyje przeciwko mnie swojego radaru, ale póki jest widoczny Dergrosse, to postanowiłem do niego strzelać, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że kapitan tego okrętu dysponuje sondą Hydro, dzięki której za chwileczkę mogę zostać wykryty. Zaletą jeszcze torped na Blacku jest to, że te torpedy dość szybko się przeładowują, więc to też jest na pewno atut. Często jak strzelacie na większą odległość torpedami z tego okrętu, no to bywa tak, że te pierwsze torpedy, które wystrzeliliście, jeszcze nie zdążą dopłynąć, a już możecie przeładować i strzelić następne. Na razie, jak widzicie, hydro nie jest używane. W związku z powyższym postanowiłem ponownie schować się w dymie, no i dalej prowadzić ogień do tego Dergrosse. On raczej w te torpedy się nie wpakuje, on tutaj miał taki moment, że zwolnił, teraz ponownie przyspieszył i w związku z tym jakby oszukał mnie, jeżeli chodzi o skuteczność tych torped, ale jak widzicie, tutaj już strzelam z pypanców po dziobie, mamy fraga numer 3, w międzyczasie został zatopiony Baltimore, z tego co widzę mamy dwa kapy, no i teraz będziemy tutaj prawdopodobnie gdzieś tam poszukiwali Alzacji, być może poszukiwali tego francuskiego niszczyciela, tutaj jeszcze w prawdopodobne miejsce, gdzie ten niszczyciel mógł przypłynąć, rzuciłem ad hoc torpedy, okazało się, że niszczyciel jest w dymie, na kapie. Tu chciałem postawić, słuchajcie, dymek temu naszemu szczorcowi, jednak ten szczorc nie dopłynął do tego dymku, ale udało się tego Wakelina w te torpedy, w te przewidywane miejsca, gdzie on może stać. Zobaczcie, na minimapie on stał w kwadracie F6 i tam został tymi torpedami przeze mnie trafiony. No i tutaj jeszcze, widzicie, będzie strzelane do Lepanto, później do Jugumo. Oczywiście trzeba będzie starać się unikać torped, które tutaj Jugumo rzucało. Nie byłem przekonany, czy kapitan tego okrętu nie używa reload boosta do tychże torped zamiast dymu, co by mi tu sytuację troszeczkę skomplikowało. Dobrze, że to Lepanto pozostało w dymie, ponieważ najprawdopodobniej gdyby z tego dymu wypłynął, to mógłbym dostać spota. Lepanto dostało teraz torpedę, zostało zatopione, udało się zrobić krakena. No właśnie, słuchajcie, i tutaj miałem problem, bo
jakby zastanawiałem się nad tym, czy iść bronić C, czy zatopić Jugumo i iść do A. I tak naprawdę od tego momentu zaczęły się komplikacje w tejże bitwie. No, bardzo przytomnie zagrał kapitan na tej Alzacji, ponieważ ustawiał się w taki sposób, że z obu stron jakby coverowały go wyspy. Tutaj popłynięcie na YOLO jakby nie miało sensu, ponieważ te torpedy są za wolne. Gdyby to był Fletcher, można by było spróbować zjolować Alzację. W tej chwili priorytetem stało się rozstrzelanie Jugumo. Pan kapitan z Jugumo chyba zapomniał, że ma działa, dopiero teraz dość późno sobie przypomniał, ale dla niego przy tym DPM-ie, którym ja tu dysponowałem, to raczej już było za późno, kolejnej salwy nie zdołał oddać. I teraz był dylemat, czy płynąć na A i przejmować kapa A, czy spróbować zatopić Alzację i gdzieś tam obronić kapa Charlie. Niestety popełniłem błąd, nie popłynąłem po A. Jakby mając na uwadze to, że Alzacja jest dość szybka, bałem się, że ona szybko wróci na B i znowu to B przejmie i niepotrzebnie zacząłem się z tą Alzacją tutaj, moi drodzy, bawić. To nie był najlepszy pomysł. No ale niestety podjąłem taką, a nie inną decyzję. Ta decyzja okazała się decyzją błędną. Tutaj niestety już nie było opcji na to, aby jakieś pojedynki artyleryjskie przy tej puli hapeków z tą Alzacją podejmować. Tu jedynie co, to mogłem spróbować ją zatopić. Tu jeszcze było kilka momentów, gdzie te torpedy były przeze mnie rzucone nie najlepiej. Można to było zrobić lepiej. Zobaczcie, tutaj torpedy, jak widzicie, jeszcze jedne nie dopłynęły do celu, gdzieś tam zmierzały do celu, a drugie już można wyrzucić. Tutaj te torpedy chyba też będą źle rzucone, bo rzucę je centralnie w przesmyk, a nie po szarym pasku, albo odwrotnie, po szarym pasku, a nie w przesmyk, i można było by tu jeszcze tą bitewkę wyciągnąć. W tej chwili, dlaczego mówię wyciągnąć, bo przeciwnik już ma więcej punktów i te punkty będą szły jakby na jego korzyść. Zobaczcie, gdybym te drugie torpedy rzucił w przesmyk, to o czym przed chwilą powiedziałem, a nie po pasku, to prawdopodobnie one mogłyby dosięgnąć celu. Niestety tak się nie stało, no i to spowoduje, że tej Alzacji nie uda się zatopić, a one by szły teraz idealnie, bo ona tam jeszcze odkręca i być może udałoby się tutaj coś zrobić. Także tam jeszcze były podpowiedzi z czatu właśnie, że jak pójdę na A, to on weźmie B i tak dalej, i tak dalej. Mogłem jakby się nie sugerować w tejże bitwie jakby tymi akcjami. No i tu jeszcze jedne torpedy rzuciłem w takim kierunku, w jakim wydawało mi się, że ta Alzacja się uda, w jakim ja bym tą Alzacją kierunku popłynął. Ale tutaj już niestety, moi drodzy, było za późno, tu już nie było szans na to, aby jakby związać walką tą Alzację, bo mówię, no jeszcze można by było próbować resetować, ale jakby no za dużo tutaj przeciwnik miał punktów, aby tu zrobić jakiś tam wyciąg. Tu jeszcze wpada jakaś jedna torpeda. Gdyby tych torped wpadło więcej, gdyby wpadły 3, to powiem szczerze, jeszcze byłaby nadzieja, a w ten sposób bitwę kończymy i niestety porażką, i będzie można was tutaj zabrać już na jej podsumowanie. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, na podsumowaniu. W sumie 120 tysięcy obrażeń, 6 wsadzonych torped, Kraken, wsparcie i, co ważne w tej bitwie, 6 fragów, do tego 2 zajęte kapy, 5 razy obrona kapa, także wyszło całkiem nieźle, prawie 1700 expa na bitwie przegranej. Zwróćcie uwagę, że to jest drugie miejsce, biorąc nawet pod uwagę tych graczy, którzy zwyciężyli. No tutaj drugi gracz zrobił 1690, więc mniej. No i jeszcze rzućmy okiem na te
zadane obrażenia. Tutaj nie wszystkie okręty jakby widać, tylko widać te 6 sztuk zatopionych. Tam jeszcze Alzacja troszeczkę tych obrażeń przyjęła i w bitwie udało się zrobić netto 807 tysięcy. Jeżeli byście się zastanawiali, czy warto będzie wziąć Blacka, jeśli chodzi o jakby przyjemność z gry, gdy on się pojawi za węgiel, to powiem wam tak, jeżeli ta cena w węglu nie będzie zbyt wariacka, to myślę, że warto. A dla kogoś, kto będzie sobie szykował okręt na eventy typu jakieś rankingówki na dziewiątkach albo Clan Warsy na dziewiątkach, to myślę, że Black może być jednym z pierwszych wyborów. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy teraz w niektórych eventach na przykład Wargaming wprowadza różne ograniczenia, na przykład co do, tak jak było ostatnio, co do ilości Mogadorów, etc., etc. Jest to okręt, którym mi się gra dość przyjemnie i nawet jeżeli rozegracie bitwę, w której zrobicie 30-50 tysięcy obrażeń, ale będą to obrażenia stricte na niszczycielach, to również w tej tabeli expa bazowego będziecie wysoko, bo zazwyczaj wówczas traficie na pudło. Sam okręt oceniam jako bardzo przyjemny, gorąco polecam. Potencjał w postaci długiego dymu, radaru, całkiem niezłej artylerii i torped, które są dość upośledzone, ale jak widzicie można również nimi wyrządzać szkody, zwłaszcza takim stacjonarnym pancerniczkom, które działają sobie przód, tył i gdzieś tam są do Was ustawione dzióbkiem, to na takie okręty te torpedy są jak najbardziej skuteczne. W tym materiale to tyle, zapraszam na kolejne i do usłyszenia.